Żawciu, nagrywamy film. Zejdź z blatu. Dzień dobry, Krzysztof Rapanuju, Bobylowski się kłania. Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale. A dzisiaj jestem z Żabką. Cześć. I z żoną. Witam. I nagrywamy dzisiaj film rodzinny. Będziemy piekli ciasto jogurtowe, ciasto keto z gruszkami. Także serdecznie zapraszamy Was na ten odcinek. I może tak szybciutko Żabka powie nam, co będzie potrzebne do przygotowania tego ciasta. Zaczynamy. Proszek do pieczenia, aromat waniliowy, 4 jajka, mąka kokosowa, cukier, gruszka, masło osopione i jogurt. Grecki. No to co, bierzemy się do dzieła. Dzieła. Więc Żabciu, zaczynamy, rozbijamy najpierw 4 jajka. I wbijamy do środeczka. Jedno. Teraz wrzucamy, Żabciu. Cukier. Cukier. Dwie łyżki. Dwie łyżki. Hopla. Następnie. Mąka kokosowa. Mąka kokosowa. 50 gramów. 50 gramów. Proszek. Do pieczenia. Jedna łyżeczka. Jedna łyżeczka. Masło roztopione. Masło roztopione. 50 gramów. Tak jest. Jogurt grecki. Mhm. 250 gramów. 250 gramów. O, zaraz chyba będziemy musieli z tej szklanki dobrze wszystko wyciągnąć. I na sam koniec. Aromat waniliowy. Aromat waniliowy, tak jest. Jedna łyżeczka. Jedna łyżeczka. Okej. Okay. Teraz całość możemy wymieszać łyżką, tudzież czepaczką lub mikserem. My mamy czepaczkę, także Żabciu, działaj. Mieszamy, ale trzeba mega porządnie to wymieszać. Jak widzicie, keksówka już jest przygotowana. No i naszą zawartość miseczki przekładamy właśnie do tej przygotowanej keksówki. Także, no, do dzieła. Tak jest. Przekładamy. Piekarnik już się nagrzewa. 180 stopni, będziemy piekli 45 minut, ale zanim to zrobimy, jeszcze Żabcia położy na górę nasze, jak widzicie, pokrojone gruszki. Także Żabciu, działaj. I nie pozostało nam nic innego, jak umieścić keksówkę w piekarniku. 18.45, no będziemy piekli do około 19.30, także wkładamy naszą keksówkę, no i oczywiście na koniec pokażę Wam efekt końcowy. I proszę bardzo, nasze ciasto, bardzo proste ciasto jogurtowe, jest już gotowe z gruszkami, popatrzcie jak ładnie zarumienione, no jeszcze musi teraz przestygnąć, no i za jakieś godzinkę, półtorej można go będzie konsumować. No to co, ja powolutku się żegnam. To był Krzysztof Rapanujo, Bobylowski. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej! Aha, bo bym zapomniał. PS, muszę powiedzieć. Czas pieczenia przedłużony do 53 minut. Także pozdrawiam. Cześć!